Wy jesteście pierwsi i właśnie o tym rozmawialiśmy z Moniką, zresztą nie pierwszy raz o tym rozmawiam. Jestem zdecydowanym fanem ClickMeetinga ponad inne miejsca, jeżeli chodzi o szkolenia, takie jak chociażby Facebook czy YouTube, bo na Facebooku to tak jest często, że się scrolluje coś, a i się przeskrolluje dalej, trochę się zatrzyma, człowiek trochę posłucha, a później jednak dalej. A tu jak się wejdzie, to tak z reguły się zostaje do końca. Tak więc dzisiaj z nami Monika, druga Monika z tych naszych Monik, tak? Czyli Monika Piechowicz-Kruk, nasz ekspert od kompetencji. No dobrze, ale dobry wieczór. Znaczy Monika, Moniko, musisz niestety ustąpić miejsca, ale jakby w kategoriach, kto pierwszy występował na webinarach mentorowych inspiracji, ty jesteś tą drugą Moniką, bo od Moniki Kapuśniak, czyli tej Moniki Tikowej się zaczęło, aczkolwiek to nie jest żaden ranking, przypominam, tak? Ani nie jestem, poczekaj, ja sobie wezmę ciebie centralnie, bo mam cię na drugim monitorze i tu może w kamerze nie wyglądam tak dobrze, jak patrzę się tam w bok. Moi uczniowie tu się przyczaili. Tak więc słuchajcie, zanim oddam was w ręce Moniki i przed wami zresztą kolejny fascynujący wywiad, zdążyłem akurat przejrzeć prezentację, to kilka małych, że tak powiem, newsów, tudzież, że tak powiem, reklam sponsorowanych, słuchajcie, w ramach takiej nowej akcji, czyli korzyści, które nasz partner technologiczny nam daje, to oprócz tego, że mamy platformę jako fundacja, z której korzystamy, ClickMeeting, opłaconą przez partnera, słuchajcie, mamy też specjalną ofertę dla wszystkich, którzy nas oglądają. Jeżeli decydujecie się na zakup monitora w najbliższym czasie, to słuchajcie, na hasło zainspirowani, kupując najnowszego Myboarda Blacka, który jest naprawdę fantastyczny, słuchajcie, dostajecie statyw gratis. Wcale i taki podobny statyw mam. Ja uwielbiam go za to, że naprawdę mogę sobie z moim monitorem w normalnych czasach, bo teraz jest już inaczej, już od dzisiaj stoi nieużywany, tak? Ale normalnie mogłem sobie nim jeździć, na przykład przejeżdżać do klas młodszych, w których akurat jeszcze nie było żadnej tablicy czy monitora. A jak jest się na parterze, to naprawdę, słuchajcie, wbrew tym gabarytom, łapie się za tą jedną z rureczek albo ewentualnie monitor za rączkę z boku i jedzie się tym. Zawsze się śmiałem, bo ja jeżdżę ze sprzętem po szkole różnym, czyli albo właśnie z monitorem, albo ze smartfonem, jakby był jakimś handlarzem obwoźnym. Tak więc wkleję wam linki za chwilę na czat, jakby był ktoś zainteresowany sobie obejrzeniem i poczytaniem dokładnie o tym sprzęcie. A póki co, słuchajcie, zmieniam prezentację i oddaję was w ręce Moniki. Na koniec oczywiście też nie zabraknie ogłoszeń. W międzyczasie tło. Monika, nie spytałem się ciebie, czy podobało ci się tło ustawione. No bardzo mi takie się szybko, podobało. Szybko przeleciało. Wiosenne. Wiosenne właśnie, słuchajcie. Praktycznie drugi dzień wiosny. U mnie śnieg. Monika też mówi, że w zeszłym tygodniu jej się udało, było fajnie ciepło, ale już tak fajnie nie jest, tak więc... Zimowo tej wiosny, prawda? Ciekawe, jak to będzie. Weekend był też chyba, nie? I przed weekendem padał śnieg znowu i no, mówię o Kaliszu oczywiście, czyli południowa Wielkopolska. No i teraz tutaj się bardzo też pogoda zmieniła, chociaż dzisiaj słońce świeciło przez większą część dnia. Ze względu na zdalne nauczania non-stop nie wyszłam z domu, więc nie wiem, jak czy było ciepło, czy było zimno, ale jutro już bym mogła odpowiadać na to pytanie. To ja ci tylko powiem na koniec, w Świętokrzyskim, czyli u mnie, tak, między Kielcami a Radomiem dokładnie, bo ja mieszkam na skraju Świętokrzyskiego, piździałek w Kieleckim. I to jakby w standardzie. Okej, okay. Słuchajcie, ja znikam, na koniec będzie ankieta, po wypełnieniu ankiety będzie link do certyfikatu i oczywiście nagranie też będzie pojawiać się zawsze na YouTubie, na profilu naszego partnera, czyli na Mentor Systemy Audiowizualne oraz oczywiście na Facebooku też te nagrania przez jakiś czas są. Monika, oddaję głos.
No bardzo dziękuję. Spotykamy się teraz zdecydowanie rzadziej niż wcześniej i ja byłam wtedy przyzwyczajona do takiego rytmu, a natomiast teraz po miesiącu to właściwie tak jakby się zaczynało po raz pierwszy prowadzić, ale za każdym razem, ponieważ takie też było tutaj zamówienie naszego partnera edukacyjnego, mentora, żeby za każdym razem mówić o czymś innym, to rzeczywiście no, staram się jakby poruszać w tych obszarach, które nie są takie stricte tikowe, bo myślę, że od tików już tutaj jest tylu specjalistów, że naprawdę jest tutaj z czego wybierać, jeśli chodzi o narzędzia, o ciekawostki, o inspiracje. Natomiast też umówiliśmy się na to, że trochę wprowadzam takiej treści, która przy okazji tikowania albo przy okazji zdalności, przy okazji w ogóle nauczania, zarówno tego stacjonarnego, jak i no, znowu zdalnego, to mówimy o takich rzeczach, które siedzą w nas, czyli w nas jako nauczycielu, w nas jako wychowawcy, jako rodzicu, ale też mamy na uwadze uczniów, naszych podopiecznych, którzy no, też są tą naszą bardzo ważną stroną procesu edukacji, bo właściwie się o nich tutaj najbardziej rzecz rozbija. Taką jedną z nowatorskich metod, o której już wiele słychać, myślę, i jest już na tyle spopularyzowana, albo już na takim etapie popularyzacji w Polsce również, bo na świecie na pewno, to jest metoda tutoringu. I ponieważ od już długich, można powiedzieć, lat, no, całkiem niezły staż już zaczynam tutaj odhaczać, to rzeczywiście dużo czasu poświęciłam na to, żeby zagłębiać się pod okiem moich mistrzów. Ja tutaj muszę koniecznie ich wymienić, bo to jest za każdym razem, wiecie, mieć takich ludzi w myślach i praktycznie w zasięgu ręki, tudzież w takiej odległości, że w każdej chwili mogę pojechać i po prostu, nie wiem, zobaczyć, skonsultować, porozmawiać. To jest na przykład, nie wiem, Piotr Czerkieda, mówię o kolegium Władysław Windze. Dzisiaj będę się odwoływać również do artykułu, którego autorem był Krzysztof Słaboń, ale również Bartka pozdrawiam, Tatianę pozdrawiam, Damiana Godlewskiego również pozdrawiam. To są osoby, które mnie właściwie wprowadziły w arkana tutoringu wiele, wiele lat temu, aż stałam się praktykiem tutoringu, a później zdobyłam akredytację jako tutor i z takim uporem maniaka trochę, bo to jest takie działanie, mam wrażenie, że jednak w szkole powszechnej, w szkole na co dzień, ja idę trochę pod prąd, biorąc pod uwagę spersonalizowane nauczanie, bo mówimy o nauczaniu w szkole masowej, a w szkole masowej są reguły dostosowane do jakby takiego ogółu, powiedzmy, najbardziej oględną sprawą. Dlatego postanowiłam się chwilę zatrzymać, jakby przybliżyć być może większej ilości osób, a być może zainspirować do właściwych, naprawdę ciekawych poszukiwań i odkryć w dziedzinie edukacji, bo czasem jest też tak, że te zmiany, które ostatnio zachodziły w szkolnictwie, na pewno niejednego z nas wybiły z takiej strefy komfortu, czyli też jakby trochę zaczęliśmy poszukiwać czegoś nowego albo czegoś innego, takiego czegoś, co pozwoli nam przetrwać w tym, co i tak przecież lubimy, bo wykonując zawód nauczyciela, to jest według mnie wpisane w definicję, musimy lubić to, co robimy, tylko czasem te nasze sytuacje powodują, że miewamy, powiedzmy, kryzysy, chwile zatrzymania. No i właśnie, być może to jest czas na dobrą inspirację. A zatem zatytułowałam to nasze spotkanie jak o mocy tutoringu, czyli jak osiągać sukces w szkole, rzecz o samoświadomości, o motywacji i wzorcach. I ponieważ, tak jak już Sylwester mi tutaj zawsze zapowiedział, że tutaj się specjalizowałam przez długi czas w kompetencjach kluczowych, to wiecie Państwo, jak będziemy mówić o kompetencjach, które oczywiście dzisiaj też będzie ich całe mnóstwo, tyle że nie będziemy ich nazywać dzisiaj 8 kompetencjami, to oczywiście wiadomo, że będziemy odkrywać znowu tę relację, która jest bardzo ważna w edukacji, czyli relację nauczyciel-uczeń, no bo o to chodzi tutaj tak naprawdę, czyli jak ja się odnajduję w tej relacji i jak mogę wpływać świadomie poprzez swoją postawę, poprzez swoje wybory na swoich uczniów. I tutaj myślę, że to są takie główne nurty, które
chciałabym dzisiaj wyznaczyć. No to przejdźmy dalej. Jednak te prezentacje to jest w nich moc, muszę przyznać. Takie najważniejsze punkty też myślę, że wyznaczają nam taki kierunek, to o czym dzisiaj będzie mowa. No będzie mowa ogólnie o tym, to czym jest ten sukces i czy szkoła to miejsce sukcesu i czy szkoła to miejsce sukcesu dla mnie. Bo jeżeli jest to miejsce sukcesu dla mnie, to tym samym będzie dla moich uczniów. Jeżeli nie będzie dla mnie, to nie wiem, jak to będzie z uczniami. A czy w ogóle jest to miejsce sukcesu? Kiedy jest to miejsce sukcesu? I w ogóle, no to właściwie o co chodzi z tym sukcesem? Do tego podpinam od razu takie trochę jakby narzędzia, czyli obszary, w których odpowiadamy sobie na te pytania. Po pierwsze pomocna, wtedy nam przychodzi z pomocą samoświadomość, nasza motywacja, która oczywiście chodzi o tę wewnętrzną motywację, chociaż jesteśmy zewnętrznie uwarunkowani. Tutaj jest znowu odwołanie do wzorców, czyli mamy pewne utrwalone schematy, są pewne reguły, tak zawsze było i tak musi być, tak pozostaje i jeżeli wpisujemy się, to tak jak ostatnio w tym roku spełniłam swoje marzenie, muszę się pochwalić, zaczęłam jeździć, jak uwielbiam jeździć na nartach zjazdowych, tak zawsze chciałam przejść na narty biegowe i w tym roku się to nadarzyło. W związku z tym, jak się nauczyłam jeździć na nartach biegowych, no to oczywiście no, jeździłam, ale największą trudnością, która była dla mnie, było to, że gdy już śnieg nie był puszysty, tylko trochę zmarznięty, to wiecie Państwo, jak na tych torach są takie dwie szyny, jak się w nie wyjedzie, to już później jest bardzo trudno z nich wyskoczyć, wjechać, a jeszcze jak jest duży spad, kąt nachylenia spadu, no to wtedy wiadomo, że się jedzie dosyć szybko i właściwie nie można się zatrzymać. Takie mam teraz skojarzenie, że właściwie te nasze wzorce czasami, czyli w tym sensie trochę trudniejszego dla nas doświadczenia, pewne wzorce, utarte schematy, pewne standardy, które powiedzmy, że zawsze obowiązywały, to są dla nas takie dwie szyny. Czyli nie możemy ani w prawo, ani w lewo, ani w bok, tylko tak jakbyśmy musieli właśnie, bo tak powinno się jechać dalej. Natomiast druga strona, drugie odkrycie wzorców to będą to, jak czerpać te wzorce, żeby wyjść spoza strefy komfortu, żeby wyjść z tych szyn i rozejrzeć się, bo być może jest lepsza droga. I też trochę wtedy ten tutoring może by się okazać pomocny. I kolejna rzecz, jaka jest bardzo ważna obszarowo powiązana z tutoringiem, to czy mogę zaplanować swój sukces? Myślę, że to są takie pytania, które nawet jeśli dzisiaj była w stanie doprowadzić uczestników tego webinarium do takich super refleksji, to myślę, że one też są w porę czas, ponieważ rozpoczęliśmy kolejny lockdown i one są, to są zazwyczaj dla nas trochę trudne tematy, a jednocześnie też dają nam takie zatrzymanie gdzieś w tym miejscu, w przestrzeni i być może skłonią ku właściwym refleksjom. No to dobrze, to skoro ja tutaj jestem od tego długiego mówienia, to rozłóżmy na czynniki pierwsze, no właśnie tę moc tutoringu, czyli pierwsze pytanie do Was. To czym według Was jest w ogóle sukces? Jak Wy definiujecie sukces? Jak dam teraz chwilę na to, żeby każdy mógł, kto może wpisać, to napiszcie proszę na czacie ogólnym, czym jest dla Was sukces? Osiągnięciem wyznaczonego celu, pisze Agnieszka, Beata, rozwojem ucznia. Poczucie spełnienia, misja, która przekłada się także na sukces innych. Kama pisze. Ktoś jeszcze ma pomysł na sukces? Ktoś pisze, więc dajmy szansę. Poczekam, aż się napisze. Zainspirowanie ucznia.
Czyli uwaga, to jest trochę tak, że zobaczcie, gdyby każdy jeszcze następny osoby, które możecie pisać dalej, bo zawsze to będzie następny przykład do tego, co chcę powiedzieć, każdy z nas trochę inaczej ten sukces mimo wszystko definiuje. Jedni nazwali to bardzo ogólnie, czyli osiągnięciem celu. A kiedy osiągamy cele? Kiedy wiemy, po czym poznajemy, że osiągamy sukces, że osiągnęliśmy dany cel. No i tutaj jeszcze mamy możliwość spełnienia swoich celów i celów ucznia, satysfakcja ze zrealizowania jakichś celów edukacyjnych. No właśnie, czyli te cele, tylko pytanie. Jesteśmy usatysfakcjonowani, kiedy spełnimy cele, które założyli na przykład autorzy podręcznika, czy jednak do każdej lekcji autoryzujemy swoje cele i wtedy, czy do każdego spotkania tak naprawdę, czyli czy spełniamy swoje cele. I to jest tutaj też taka bardzo ważna rzecz. Jedni z Was już, zobaczcie, zapisali, od razu odnieśli to do ucznia, inni połączyli siebie z uczniem, inni jeszcze, niektóre osoby też połączyły to ze swoją misją, czyli jakby wpisały swoje cele życiowe, swoje cele zawodowe z tym, co się ma przełożyć ostatecznie na cele też jakby osób, które pod wpływem naszych działań są, powiedzmy, czyli krótko mówiąc, każdy z nas w którymś innym momencie, w mniejszym, szerszym wydaniu będzie definiował swoje cele. I dlatego możemy powiedzieć, że tak naprawdę szkoła, czy każde miejsce może być miejscem sukcesów. Ja to mówię, podpisuję się pod tym, tylko teraz pytanie, to czym jest ta moja szkoła? Czy moja szkoła to jest moja klasa? Czy moja szkoła to jest moja sala? Czy moja szkoła to jest cały ogół, ogólnie zadowolonych ludzi, tak jak ja? Czy też ja wyjątkowo, wbrew temu, jak inni nie są zadowoleni, to ja jestem? Czyli to są różne sytuacje, w których się możemy odnaleźć, na różne sposoby również możemy powiedzieć, że w mojej szkole da się osiągnąć sukces. Ale on będzie zależał tak naprawdę już nie tyle od samej szkoły, tylko będzie zależał ode mnie. Czyli w zależności od tego, jak my sobie siebie zdefiniujemy i swoją rolę, czyli postawimy swoje cele wobec tego, co mamy przeprowadzić w tej czy w innej szkole, to tak naprawdę możemy je sobie osiągać. Natomiast ważna jest tutaj, zobaczcie, ja też wyznaczyłam pewne obszary, czyli ta nasza samoświadomość przede wszystkim, czyli jaki ja sobie założyłam cel, żeby wiedzieć, że na finale będę z tego zadowolona. I też nie ma jakby ograniczenia w czasie, bo możemy, nie wiem, te cele, absolutnie nie odwołuje się teraz do celów zapisywanych, wiecie, zgodnie z podstawą programową, bo ta podstawa programowa to już ostatnio na webinarium ustaliliśmy, że to jest coś, co dzisiaj jest treścią, za 10, za 15, za 50 lat nie będzie może taką aktualną treścią, czyli tu zupełnie o coś innego chodziło, czyli mówiliśmy, to dlaczego ważniejsze są pewne kompetencje przy okazji uczenia treści, aniżeli treści, które dzisiaj są aktualne. Natomiast dzisiaj wchodzimy w obszar nas samych, czyli gdybym miała to odwołać do 8 kompetencji, to powiemy, że dzisiaj ćwiczymy tak naprawdę i rozmawiamy bardziej szczegółowo o kompetencjach osobistych, ale również o kompetencji uczenia się. I obszarowo tak naprawdę o wielu innych jeszcze, bo za chwilę będziemy to troszeczkę bardziej pogłębiać. Natomiast ja chciałabym odwołać się do bardziej zainspirować Was do tego, żeby odszukać sobie przemówienie Kena Robinsona, który no, jako znawca chyba jest w większości osobą znany, na pewno wszystkim coachom, psychologom, na pewno tutorom, na pewno pedagogom, wielu nauczycielom i nie tylko, bo ludziom biznesu również. Jako mówca mówił, właśnie chodziło o to wystąpienie w Kalifornii na TEDzie, ja tutaj absolutnie za Krzysią Słaboniem. Guru. Powtarzam to, właściwie się opieram na tym fajnym artykule, który napisał. Natomiast to, co jest ważne, to szalenie mi się spodobało spostrzeżenie. To już wtedy, zobaczcie, w 2006 roku Ken Robinson narzekał, że coś się dzieje, coś jakby z młodzieżą, tak, z rozwojem młodzieży, jakby ten kierunek nie jest ten, który my z racji naszego postrzegania w 2006 jako osoby dorosłe, które się mają nimi opiekować i jakby są osobami patrzącymi na pewne procesy, które zachodzą, one nas niepokoiły wtedy.
No ale też jakby stwierdzono jedno, gdyby tylko pan Robinson stanął i narzekał na to, co się dzieje z młodzieżą, jak to jest źle, jak to jest pod prąd, jak to jest nie tak, no to generalnie nie byłoby to 30-milionowe wyświetlane wystąpienie przez 30 milionów osób, słuchaczy. Dlaczego? Dlatego, że jednocześnie położył bardzo wiele, wyznaczył celów, obaw, trendy, wyznaczył wiele kierunków, tak? Czyli też okazał pewną troskę o to, co by można było albo co będzie, gdy czegoś nie zmienimy i że to nie zależy tylko od młodzieży. Czyli krótko mówiąc, również dzisiaj z perspektywy masowej szkoły, masowej edukacji nie możemy powiedzieć, że coś z naszymi dziećmi jest nie tak, tylko. Te dzieci to jest jakiś produkt, to jest bardzo delikatna masa, którą można ukształtować na różne sposoby. I to, jakie wartości, to jakie przemyślenia, to jaki styl, jakie narzędzia, jakie możliwości włożymy w tego każdego pojedynczego człowieka, w tej całej masie edukacyjnej, no, zależy jednak od nas. Czyli też dzisiaj troszeczkę chciałabym nas no, za pomocą tego tutoringu jakby wyznaczyć trochę inne patrzenie, czyli dostrzegać tę jednostkę spośród tego masowego naszego nauczania, bo system mówi tak, będzie 15 osób, tak, będzie 25 osób i to już nie jest dużo, to prawda, kiedyś było 40-45 w klasach, standardowo dostawiało się ławki i krzesła, słyszałam, że w liceach nadal się dostawia. No w każdym razie, jakby wiecie, to jest pytanie, czy co jest tutaj ważniejsze? Tutoring trochę nas będzie od tej masowości odciągał, głównie po to, żeby owszem obserwować, jakie jest trendy, jakie są niepokoje i w jakim kierunku idziemy, natomiast indywidualnie docierać i wpływać na pozytywne zmiany. No to teraz się troszeczkę jakby tutaj rozejrzymy. W takim razie to jakie są podstawowe założenia tutoringu? Założenia tutoringu opierają się na przede wszystkim relacji tutora z podopiecznym. No i tutaj każdy bardzo całkiem zasadnie powie, no tak, każdy nauczyciel ma relację ze swoim uczniem, to jest prawda. Czyli generalnie póki ją mamy, to z nami jest wszystko bardzo okej i jesteśmy również bardzo dobrym tutaj towarzyszem procesu edukacji ucznia. Tylko teraz dosięgamy tego, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli procesu. W tutoringu kładziemy nacisk na spersonalizowanie i całościowe, czyli holistyczne podejście do człowieka, czyli krótko mówiąc patrzymy, że każdy jest inny, a rozwój jednocześnie ma miejsce w wielu sferach. Czyli to znaczy, że nie możemy mówić, że dziecko, ty nie czytasz dobrze, albo dziecko, ty nie umiesz czytać. Bo holistyka powie, no tak, nie umie czytać, ponieważ to nie chodzi tylko o sztukę czytania, na to, czy umie sylabizować, czy czyta tylko głoskami, czy w ogóle można spróbować metodą całościową, czy innymi metodami oczywiście, bo tutor, osoba holistyk po prostu powie, no tak, być może to jest zupełnie inna sfera, która spowodowała najpierw to, że ten uczeń przestał czytać tak naprawdę. Czyli my na to patrzymy od razu z lotu ptaka po to, żeby zauważyć, tam jest brak motywacji, chęci do pracy, do wysiłku, ten wysiłek trzeba pokonać, a być może czasami, to się często też okazuje, oprócz tego, że mogą być jakieś specyficzne uszkodzenia ośrodka konkretnego mózgu, co też wiemy jako osoby, które no, z racji pedagoga specjalnego no, w tych obszarach również muszę się poruszać, natomiast wszyscy wiemy, czym jest już dysleksja, wszyscy wiemy, czym jest też dyskalkulia, która nie dotyczy tylko osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czyli krótko mówiąc o takich różnych odchyleniach od pewnych ustalonych norm dla większości, stanowią te indywidualne odstępstwa, które czasami nie są na poziomie tylko i wyłącznie samych trudności, deficytów,
ośrodkowego działania pewnych ośrodków, za które już ten uczeń nie jest w stanie odpowiedzieć, tylko często już, bardzo często, pierwsze doświadczenia, które się wiążą z tym brakiem umiejętnością czytania albo odstawaniem od grupy, od pewnej normy, którą ustaliliśmy, powodują, że tam brakuje motywacji, brakuje zachęty, sąd nabiera złych doświadczeń. Bardzo często, no, z racji tego, że jestem też pedagogiem specjalnym, nauczycielem w szkole specjalnej, do nas trafiają w klasie czwartej, w klasie piątej uczniowie, którzy są strasznie poturbowani przede wszystkim emocjonalnie, psychicznie, z tego powodu, że zostali wielokrotnie wyśmiani, wskazani palcem, upokorzeni, krótko mówiąc, również poprzez nieintencjonalne, nawet bym powiedziała, czasami działania, a dzieci bywają bardzo intencjonalnie okrutne, natomiast nauczyciel czasami robi to dosyć nieświadomie, dlatego ta sama świadomość, to podejście spersonalizowane jest tutaj bardzo dużą furtką do pracy na to, żeby jednak przełamać pewne bariery, które już na pewnym etapie naszego rozwoju, gdy coś źle utrwalimy, no myślę, że każdy z nas miał jakąś potyczkę w życiu, czyli czegoś nie mógł się nauczyć albo długo się uczył. I z jednym spasował, a drugie przebił, bo się strasznie zaparł na to, żeby coś osiągnąć. Na pewno większość z nas ma pewne takie same doświadczenia, tylko w innych obszarach. Natomiast z tym dzieckiem, z którym my się spotykamy, no to tutaj ta praca mentalna, czyli pokonywanie tych barier, przełamywanie fal, krótko mówiąc, i rzeczywiście takie mocno motywacyjne, uświadamiające na zupełnie innych jeszcze obszarach, zanim dojdziemy do technik czytania, powiedzmy, z tym dzieckiem może być. Ja tak akurat o tym mówię, bo rzeczywiście to często bywa, tak? To jest bardzo typowa nieumiejętność w obszarze technik szkolnych, z którymi dzieci mają problemy, czyli umiejętność czytania. Jeżeli dziecko nie umie czytać, to teraz sobie pomyślcie, czego nie może. Nie umiem czytać, to możemy sobie napisać również na czacie, to czego nie mogę robić. To gdzie mam barierę, gdzie mam obszar, który jest deficytowy, pogłębiający się. Nie umiem czytać to. Ktoś pisze, daje szansę. Żebym nie tylko ja tutaj zabierała głos, bo myślę, że to jest najlepszy zawsze jest dialog. Nie umiem czytać, nie umiem mówić, to nie umiem mówić, nie czytam na głos, nie uczestniczę w czytaniu wiersza, nie uczestniczę w zabawach, gdzie na przykład jest głuchy telefon, to już może mniej, aczkolwiek to zależy. Bywa i tak, że dziecko, które jak nie umie czytać, nie czytając, nie ma tej praktyki po to, że jakby nie umie też, jakby ograniczony ma dostęp do pewnych słów, które znaczeniowo nic mu później nie mówią. Czyli nie skończę szkoły. To jakby zanim dziecko do tego dojdzie, to jeszcze długa droga dla nas, ale to prawda, to może być w obawach usłyszanych od dorosłych, bo dorośli sięgają wzrokiem dalej i widzą. Nie skończysz szkoły, nie będziesz czytał, to nie skończysz szkoły, to powiedziała mama. Nie skończysz, nie będziesz czytać, nie skończysz szkoły, powiedziała babcia, bo tak wiedzą, że tak po prostu jest. Czyli to dziecko nie wie tego samo z siebie, bo nie ma tak dalekiej perspektywy, natomiast to już usłyszało. I tutaj pracujemy już, słuchajcie, na pewnych wzorcach, na pewnych, które swoją postawą dają też rodzice. Niechcący zupełnie, bo to jest ku dobremu przecież. Dzieci chcą, mają być zmotywowane. Ty masz chcieć się nauczyć czytać, żebyś skończył szkołę, bo ja chcę, żebyś ty skończyła szkołę. Ale nie umiem czytać, nie potrafię rozwiązać żadnych zadań tekstowych na lekcji matematyki, świetnie. Nie potrafię się dowiedzieć czegoś o muszelkach, o kamieniach, o skałach, o morzach. Nie mam dostępu do wiedzy historycznej, nie mam dostępu do wiedzy do literatury, nie mam dostępu do, nie wiem, opisu obrazu, nie mam dostępu do instrukcji, jak coś zbudować. Nie mam możliwości porozumienia, bo nie jestem szanowany za to, że nie umiem czytać w relacjach z moimi rówieśnikami i tak dalej, i tak dalej. I nie rozumiem przede wszystkim. Nawet nie mogę grać w gry oparte na słowach.
Tak? I to jest słabnie ciekawość, czytanie to podstawa. No, to jest podstawa do tego, żebyśmy jednak rozbudowywali nie tylko język, ale również wiedzę o świecie, rozumieli pojęcia, te ogólne z obszaru życia, ale również te szczegółowe z obszaru jakiegoś przedmiotu. Czyli krótko mówiąc, my jako nauczyciel też jesteśmy partnerem dla naszych uczniów, tak? Jesteśmy człowiekiem w relacji z uczniem, ale na danej lekcji oczekujemy od niego tego, co ta lekcja, co ta podstawa programowa nam powiedziała, co dzisiaj mamy osiągnąć. Natomiast holistyk, czyli tutor, będzie na to patrzeć jeszcze troszeczkę bardziej, tak? Czyli psycholog się też zajmie emocjami, żeby niwelować pewne lęki, pewne rzeczy, czyli tutaj ten podział gdzieś no jednak jest, natomiast to jak pracować nad tą motywacją, nie da się zmotywować ucznia będąc jednocześnie na lekcji w grupie, o ile nie zacznie się trochę jego podbudowywać, tak mentalnie, trochę jednak psychicznie, trochę emocjonalnie, ale przede wszystkim nie zacznie się pracować na samoświadomości, na świadomości swoich słabych stron, ale również mocnych stron. Czyli krótko mówiąc, mam nadzieję, że tutaj jakby ta holistyka się wyklarowała trochę. No i to, co jest bardzo ważne tutaj też w tutoringu, to jest asystowanie w procesie rozwoju. To jest, Krzysztof chyba napisał bardzo fajnie, to jest akuszerka, taka rola, towarzyszenie w procesie, w uczeniu się samodzielnego myślenia i tworzenia. Czyli krótko mówiąc, i też często na przykład, no wielu, na przykład pani Marta, profesor Marta Bogdanowicz, czy jak była duża fala nowości dla nas, płynąca z Uniwersytetu Gdańskiego, gdy profesor mówiła o swoich doświadczeniach i córki bodajże, czy już nie pamiętam, pan razie swojego dziecka, odnośnie dysleksji. Czyli na czym to polegało? Polegało na ominięciu trudności i oparciu się na mocnych stronach ucznia, ale najpierw je trzeba znaleźć, najpierw trzeba się nauczyć to omijać, najpierw należy wiedzieć, co jest mocną stroną. Dziecko również musi zauważyć, uwierzyć, mieć świadomość tych mocnych stron. Ktoś inny powie, że jak jest dysleksja, to chyba też na pewno wszyscy już z was słyszeli profesora Kaczmarzyka przecież, który też opowiada o tym, że też z dysleksją trzeba było walczyć i też wiele ciekawych tutaj nieraz słów wypowiadał na ten temat, czyli krótko mówiąc, bardzo czasami to my musimy poszukiwać jako osoby szukające rozwiązań, ale tylko i wyłącznie w tej relacji rzeczywiście nauczyciel-uczeń, tej spersonalizowanej, jednocześnie patrzącej holistycznie, czyli to gdzie to będzie, to gdzie tego szukać, no i potem będzie dopiero pytanie o narzędzia, czyli obszary jak znajdziemy, to potem do tego doszukujemy jeszcze tych narzędzi. I słuchajcie, drodzy Państwo, to jest coś takiego, co w tej kompetencji osobistej jednocześnie uczenia się, po prostu one są ze sobą powiązane, ściśle. Bo jeżeli mówimy o uczeniu się przez całe życie, to ja przez całe życie muszę wiedzieć, to kiedy to była moja słabość, a kiedy miałam jakąś, mam mocną stronę, na której mogę to tędy się oprzeć. Ja jako językowiec też mogę powiedzieć, że jak się nie pamięta słowa w języku jakimś obcym, to zawsze można sytuację opisać drogą opisową, więc tylko trzeba wiedzieć mniej więcej i używać po prostu prostszych sformułowań, niż na siłę budować, chcieć mówić tak, jakbyśmy chcieli to powiedzieć w języku ojczystym. Więc tych omijań dużych jest na pewno sporo, to są tylko jakieś szybko mi przychodzące do głowy myśli, ale chciałabym tutaj nakreślić ogromną rolę takiego kogoś wsparcia dla osób z różnymi deficytami, ale nie tylko, bo wyobraźcie sobie, że deficytem czasami przy masowym, patrząc na masę uczniów, czyli na dużą grupę uczniów, to są wybitne zdolności. I okazuje się, że to jest słaba strona, ponieważ wybitne uzdolnienia powodują, że znacznie inne, mogą inne obszary być trochę bardziej zaniedbane, ponieważ ten ktoś wybitnie uzdolniony powinien się rozwijać, przede wszystkim budować tutaj wokół tego, co jest najmocniejsze, natomiast nasz system na to nie pozwala. Nasza lekcja nie pozwala i nasza podstawa programowa tego nie przewiduje. No i wtedy również jest to taki obszar, który bardzo często się sprawdza no właśnie w tej bezpośredniej spersonalizowanym podejściu do ucznia. No to cóż, muszę przejść dalej, bo wiecie, tych słów jeszcze mam wiele do wypowiedzenia.
Żeby podeprzeć trochę też naszą, waszą wiedzę na temat tutoringu, to też chciałabym podkreślić mocno, że tutoring jest uznawany za innowacyjną metodę rozwijającą kreatywność i samodzielne myślenie. Kreatywność polega na tym, pomaga nam wtedy, kiedy coś jesteśmy w stanie wymyślić, czyli jak nie mogę tak, to mogę inaczej. Najważniejsze to wiedzieć, że ja mogę mieć inny pomysł. A czasem jest tak, że szkoła, gdy mówimy o tak zwanym uczeniu według sztampy, to wszyscy mają się uczyć tak samo. Przecież jak my się uczymy inteligencji wielorakich, jak my mówimy o Montessori, jak my mówimy o Daltonie, jak my mówimy o wielu, wielu innych jeszcze rzeczach, to mówimy między innymi o tym, że mamy wieloaspektowo traktować siebie, żeby odkrywać swoje mocne, słabe strony, bo to jest najważniejsze, i samodzielne myślenie, tak? Kreatywność rozbudzać również. Czyli w Montessori będziemy wielokrotnie, dzieci powtarzają te same czynności, aż zaspokoją swoją ciekawość i dojdą do tego, co powoduje, że się to odkręca albo zakręca. W, nie wiem, w planie daltońskim, powiedzmy, z tego, co ja pamiętam, a tutaj mam nadzieję, znaczy specjalistów jest bardzo wielu tutaj od planu, natomiast to, co mnie też zachwycało i bardzo mnie ujęło w pedagogice planu daltońskiego, to było branie odpowiedzialności za zadanie, dwa, szukanie rozwiązań w wydłużonym czasie w stosunku do naszej szkoły tej systemowej, czyli w rozliczeniu tygodnia mogłam sobie to inaczej, lepszy w momencie dla mnie rozaplanować i jednak poszukać innych rozwiązań, czyli to są też fajne tutaj propozycje. Natomiast no najtrudniej jest wtedy, kiedy jednostka lekcyjna jest dla wszystkich tak samo wyznaczona, o określonej tej samej godzinie, polegające na wykonywaniu tych samych zadań. I teraz nawet jeśli, bo ja zadaję te same zadania, na przykład mając dzieci, które mają bardzo różne, rozbieżne trudności na lekcji, tylko do rozwiązania tego samego zadania oni mogą, tutaj daję dowolność, tak? Czyli mam świadomość tego, że jeden zrobi to tak, drugi zrobi inaczej. Teraz co się dzieje na lekcji? Na lekcji często panuje chaos, może panować u mnie chaos, z tego powodu, że jeden będzie chciał dołączyć do drugiego. Ta z tą się tutaj połączy, ktoś inny właśnie będzie samodzielnie pracował, a ktoś jeszcze inny, nie wiem, będzie ze mną na przykład rozmawiał. I w ten sposób również jakby, o czym my teraz mówimy? Mówimy o szukaniu strategii do uczenia się. Czyli to, co w innych systemach macie Państwo podane, tutaj po prostu na lekcji jest, musi być na to oczywiście przestrzeń. Tylko że od razu powiem, w szkole specjalnej mamy dużo mniej dzieci w jednej klasie. I to jest też ku refleksji na to, to czego nam brakuje, żebyśmy mogli częściej no, pracować, dawać dzieciom szansę na uczenie się inne niż tylko tak od zero-jedynkowo. Tak? Tak jest dobrze, tu pytanie to taka odpowiedź, tu następne pytanie to taka odpowiedź, to się musi powtórzyć powiedzmy 15 razy, koniec lekcji. Czyli krótko mówiąc, szukamy zastosowań do tutoringu, szukamy zastosowań do metody spersonalizowanej, szukamy zastosowań do tego, żeby dzieci uczyć kreatywności, czyli dawać im możliwość samodzielnego poszukiwania rozwiązań i samodzielnego myślenia. Przechodzimy do tego, gdzie pracują, czyli to są takie zebrane też wiadomości, żadna eureka, więc spójrzmy. Przede wszystkim jako metoda jest od bardzo wielu lat stosowany tutoring na brytyjskich uniwersytetach jak Oxford czy Cambridge. Polega to między innymi na tym, to jest też zaczerpnięte z literatury i tutaj Krzysiu znowu dziękuję, że mają prowadzone są tutoriale nie z jednym tutorem, ale z kilkunastoma na przestrzeni 3 lat. I wyobraźcie sobie, że to się odbywa tylko i wyłącznie tą metodą spersonalizowaną. Uzupełnieniem są tylko wykłady, dobrowolne wykłady i seminaria, w których mogą wziąć udział pod kątem tego, co jest jakby ich główną ścieżką, którą studiują. Czyli jakby tu jest niesamowita odwrócenie tego systemu, w którym my jesteśmy. My mamy system, kiedy my mówimy, to musisz umieć i to też musisz umieć. A na końcu jest tylko pytanie, jeżeli się w ogóle pojawia, to co z tego ciebie najbardziej interesuje, to weź.
bo jakby no, systemowe ocenianie, system ocen, który jest bolesny również dla mnie, gdy muszę robić kartkówki, sprawdziany i inne rzeczy, ale po prostu muszę sprawdzić tę wiedzę, czy rzeczywiście uczniowie opanowali, bo to jest im potrzebne. W tym systemie naszym, na który się umówiliśmy, jest nam to potrzebne, bo uczniowie muszą przetrenować umiejętność wyszukiwania informacji, zapamiętywania na różne sposoby informacji, odpowiadania według konkretnego klucza na pytania, czyli my musimy mieć świadomość również, że ucząc dzieci w tym systemie, po prostu my musimy tego nauczyć, ponieważ ostateczną weryfikacją w naszym systemie szkolnym dla uczniów to jest przede wszystkim zdanie dobrych egzaminów, bo to są punkty, otrzymanie dobrych ocen, ale również według tego systemu oceniania, po to, żeby pójść do następnej wybranej przez siebie szkoły i może tam coś się zmieni. Na szczęście są tutaj, jednym z przykładów są o na przykład autorskie licea artystyczne we Wrocławiu, które zresztą też chyba wiele szkół średnich już z metodą tutoringu pracuje, też znam osobiście wielu wykładowców uczelni polskich, w których też prowadzą tutoriale, w związku z czym jakby to jest metoda, która rzeczywiście no, też jest bardzo spopularyzowana w tych na wyższych stopniach nauki, chociaż mówi się i też jakby to statystyki podają, że tutoring jest bardzo popularny i bardzo ważny na poziomie szkoły podstawowej, no kiedyś gimnazjum, tak, ale to rzeczywiście też tak jest, że ci młodzi ludzie muszą podejmować decyzje i tutaj ta personalizacja byłaby najbardziej dla nich wskazana. No i to, co jest chyba też dosyć ciekawe, przynajmniej z mojego punktu patrzenia, to również w wieku 18 w Polsce, kiedy działało Collegium Nobilum, to również nauka opierała się właśnie na relacji mistrz-uczeń, czyli była jakby takim nawiązaniem i też nauką w stylu tutoringu dzisiejszego, tak zdefiniowanego sposobu nauczenia. Aha, przepraszam, mamy szkołę liderów PAF. Natomiast mnóstwo jeszcze jest innych naprawdę wyższych szkół, instytucji, w których ten tutoring jest taką podstawową metodą nauczania. Ale przejdźmy dalej. A co byście powiedzieli, gdybym stwierdziła, tutoring to kontynuacja, dopełnienie edukacji masowej? Przede wszystkim chodzi o to, że jakby bardzo dużo dywagacji się pojawia na temat tego, czy szkoła to jest jednak system masowej edukacji, a czy masowa edukacja to wyklucza indywidualizację. Indywidualizację, którą pojmujemy w masowym wydaniu, jest trochę dla mnie no, nie realizująca tak naprawdę stricte założeń indywidualizacji, bo jakby my idziemy przede wszystkim w masowości edukacji, należałoby chyba zrozumieć to, że idziemy w pewnym tym samym trendy kierunku. Trendy i kierunek obecnego systemu masowej edukacji jest to, że wyrównujemy szanse, czyli dorównujemy, czyli dopasowujemy do deficytów system edukacji, czyli naszą lekcję, nasze metody, nasze sposoby, tego od nas co więcej oczekują, żebyśmy po prostu dla każdego albo napisali inaczej, albo powiększyli, albo pomniejszyli, albo w ogóle nie pytali, albo nie mówili, albo no nie wiem, no różne rzeczy. No w każdym razie jakby jest dopasowywanie do tych deficytów. Natomiast w tutoringu, w holistyce, przede wszystkim w tutoringu, będzie mowa o tym, że te same osoby, które mają jakieś deficyty, mają również mocne strony. To dlaczego nie opierać tą naukę i rozwój przede wszystkim na mocnych stronach? Ale zobaczcie, to zupełnie inne trendy niż nie ten kierunek, w który brniemy póki co. Czyli dlatego powiedziałam, że czasami słabością jest wybitne uzdolnienie, ponieważ nie ma tutaj jakby takiego dobrego gruntu, bo trudno jest w tym kierunku pójść. Dlatego często no, następne są indywidualne ścieżki do nauki i one czasami bywają dobrym rozwiązaniem. Tak, bo rzeczywiście można wtedy w tym kierunku pójść, w którym to dziecko no najbardziej zawiesi swoją przyszłość, powiedzmy, no bo to jest jego najmocniejsza strona.
aczkolwiek to jest pewnie dosyć obszerny temat do dyskusji, do dywagacji, w związku z czym jakby nie chcę tutaj za dużo puszczać, wypuszczać haseł, które by trzeba było też mocno rozwinąć. Ale najważniejsze tutaj chciałabym, żebyśmy zaakcentowali takie najważniejsze punkty, które towarzyszą tutoringowi. Pierwsza rzecz to nie myśl systemowo i nie musisz myśleć tak jak wszyscy, myśl samodzielnie. A kiedy myślimy samodzielnie? Myślimy samodzielnie wtedy, kiedy trochę siebie znamy, kiedy jesteśmy świadomi tego, co dla mnie jest ważne, kiedy jesteśmy świadomi naszych wewnętrznych celów i motywacji. Znaczy, po co ja tutaj dzisiaj jestem? Bo jeżeli jestem dlatego, że mama mi kazała, a pani ode mnie oczekuje, to średnio to wychodzi, jeśli w przełożeniu na to moje zaangażowanie w udziale w lekcji, bo czy ja będę się angażować, czy nie. I to wychodzi teraz na naszym nauczaniu zdalnym, pewnie wszyscy mamy podobne doświadczenie, jeśli uczymy starsze klasy, no to właśnie mowa jest o tym, że tak naprawdę nasze dzieci trochę odpłynęły, po prostu nie są zaktywizowane. Trochę nie bardzo mamy partnerów tak naprawdę w tym naszym procesie edukacji. To głównie dlatego, że po prostu oni nie spełniają swoich celów, nie mają ich na tyle, żeby albo nie są takie silne i tak mocno uświadomione, albo nie są przez nich wyznaczone, żeby to było szło z wewnętrzną motywacją. No i to, co dalej idzie, za samodzielnym myśleniem z automatu włącza się samodzielne podejmowanie decyzji. Jeżeli coś jest moją decyzją, to ja zrobię to choćby nie wiem co. Ale jeżeli to mam wykonać decyzję kogoś innego, no to najpierw poszukam różnych innych sposobów, czy też sytuacji, czy też okazji ku temu, żeby czasem zrobię, a czasem nie zrobię, a może wyjdzie, a może nie wyjdzie, to jest troszeczkę inaczej, tak? Czyli przy osobach samodecydujących, przy osobach mocno samozorganizowanych, po prostu to bywa trudne, a czasem bardzo trudne, żeby tylko i wyłącznie na ślepo wykonywać czyjeś decyzje, które w dodatku są w tej ocenie jakby jednostki, że tak powiem, no kompletnie nie po drodze, niewłaściwe, trudne, tudzież no takie, które po prostu w ogóle się nie powinny pojawić. No i do tego idzie samodzielna praca. I tutaj powiem tak, takim przykładem wśród nas na pewno są nauczyciele, którzy są nauczycielami dyplomowanymi, którzy już przeszli całą tą drogę od kontraktowego przez mianowanie po dyplomowanie, czyli mamy w sobie doświadczenie, że zrobiliśmy już wiele. Jeśli nie wszystko, niektórzy by też mogli tak powiedzieć. To nieprawda, że wszystko, ale na pewno wiele. Ale na pewno też, i to jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, kiedy miałam przyjemność prowadzić rozmowę ze starszym ode mnie dyrektorem, który przyjmował mnie na współpracę, powiedzmy. I jakby pierwszy raz mi się zdarzyło doświadczyć czegoś takiego, aha, nauczyciel dyplomowany, to bardzo dobrze. A ja pamiętam, jak kończyliśmy dyplomowania i nie wiedząc, co będzie z reformą kolejną tam naszego systemu edukacji, czy warto robić, pamiętam, że wszyscy się zastanawialiśmy, czy warto robić dyplomowanie, bo nie wiadomo, że gdyby była sytuacja utraty pracy w szkole, to czy w ogóle kogoś przyjmą jako dyplomowanego. I to są takie dwie sytuacje, które ja pamiętam akurat na tym szczeblu. Natomiast oczywiście, że warto mieć cele, oczywiście warto je realizować, oczywiście warto wiedzieć, co się wie i warto przede wszystkim szanować to w sobie, bo z sytuacjami zewnętrznymi bywa różnie. I na to też musimy być gotowi, ale wiecie, jeżeli to jest też tak w nas, to potrafimy również przeciwstawiać, jakby samodzielne myślenie pozwala również dzieciom nie zawieszać samooceny na ocenie zewnętrznej, bo jakby ona wtedy nie gra takich pierwszych skrzypiec. To troszeczkę też o to chodzi, czyli mówimy o takim obszarze rozwoju, o tych kompetencjach osobistych, gdzie tutaj bardzo wiele zależy od doświadczeń, od zebranych, ale jeszcze dużo więcej będzie zależało od tego, co z tym zrobimy. To jest takie też bardzo fajne, na TEDzie są różne zresztą piękne wystąpienia, natomiast jednej pani dyrektor na TEDzie, która była dyrektorką akurat szkoły w Ameryce, takiej trudnej,
bardzo trudnej szkoły, gdzie było dużo przemocy i no, w każdym razie szkoła absolutnie zaprzeczeniem, nie wiem, bezpieczeństwa, zaprzeczeniem dobrych zasad, zaprzeczeniem dydaktyki na wysokim poziomie, zaprzeczeniem wszystkiego w momencie, kiedy przejmowała. Natomiast to, co ujęłam, to, co było fajne, jest przesłaniem takim do dzisiaj. No i co z tego? No i co teraz? Czyli ważne jest, że mamy w sobie to pewne doświadczenia, wiemy, co nam się przytrafiło, co się wydarzyło, na co mieliśmy wpływ, a co po prostu tak wyszło, ale teraz jest pytanie, no to co z tym zrobimy? I to jest jakby rozwojowo tutaj dla dzieci, dla młodzieży bardzo ważne. No to przejdźmy dalej. W związku z tym, że ten tutoring, tak jak już mówię tutaj, zahacza jakby... Nauka jest uzależniona od tego, co o sobie wiemy i na ile potrafimy sami ze sobą czy z innymi pracować, na ile jesteśmy sami świadomi tego, kim jesteśmy, co potrafimy, a czego nie potrafimy, albo co jest mocną, słabą stroną, no to rozwinął się tutoring rozwojowy i za chwilę będzie jeszcze tylko slajd o tutoringu naukowym. Czym one się różnią? Czyli różnią się tym, że tutoring rozwojowy to będzie praca w obszarze wartości, w obszarze talentów, w obszarze celów, czyli to jak poszukiwać, co jest moją wartością, nie wartością mojej mamy, nie wartością, która oczywiście też swoją postawą i tym, w jaki sposób coś szanuje albo czegoś nie szanuje, przekazuje oczywiście ten pewien system wartości, natomiast co jest wartością dla mnie, co jest dla mnie ważne, co będę szanować, co będę na pewno wypełniać, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, tak, to jest pewien system, który kształtujemy poprzez wzorce z rodziny, poprzez wzorce ze środowiska szkoły, poprzez wzorce powiedzmy zwanego podwórka, czyli odwieśników w konkretnej fazie rozwojowej. Będziemy również pracować w obszarze talentów, czyli to jest ważne i tutaj jest, muszę zrobić stop klatkę, pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce specjalnej, to muszę powiedzieć, że świadomość, samoświadomość siebie to jest tak dalece ograniczona i to nie wynika też tylko z faktu, że są to dzieci, które po prostu mają stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną, tylko są to dzieci często, które po prostu w ogóle tak jakby szły tak, jak im cały czas ktoś mówi, one w ogóle jakby nie zatrzymują się na sobie, a to nieprawda, że nie mogą. Owszem, mogą, natomiast trochę więcej trzeba nad tym popracować, czyli żeby nazwać coś talentem, żeby nazwać obszarem rozwoju, żeby zauważyć swoje mocne strony, żeby nawet nazwać swoje słabe strony, które często są źle rozumiane. To wymaga to bardzo dużo czasu i bardzo dużo odkryć. Podobnie prawdopodobnie też będzie, bo też praktyka jakby z osobami nie ze specjalnymi potrzebami, ale po prostu z różnymi doświadczeniami szkolnymi, powoduje, że trzeba czasami długo rozgrzebywać, dokopywać się do pewnych pokładów, które warto o sobie wiedzieć. Ale jest jeszcze kolejna strona medalu, można odkryć te talenty, ale teraz co z tego? To jeszcze musi być do tego dostawiony cel. Co ja chcę z tym zrobić? Albo w tym kierunku pójdę, albo będę się rozwijać, ale rozwój oznacza pracę, jednak opukiwanie, stukanie, rzeźbienie, no jednak pracę, czy też nagle jesteśmy objawionym talentem i w związku z tym nam się wszystko należy, to też jest czasem błąd i tutaj też jest jeszcze ta cała obróbka, że tak powiem, tego talentu wymaga dużej, długiego czasu. No ale gdybyśmy przeszli z rozwojowego, powiedzmy, tutoringu i nagle się, i tak często się też zdarza w praktyce szkolnej, że przechodzi się z tego tutoringu rozwojowego do naukowego, ponieważ naukowy jest trochę bardziej jakby no, konkretny, opiera się już na czymś, to tutoring naukowy dla odmiany kierunkuje, ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności, przede wszystkim krytycznego myślenia i samodzielnego uczenia się. I to jest znowu trudne. Krytyczne myślenie to nie chodzi o krytykanctwo, to nie chodzi o negację, tylko chodzi o to, żeby umieć właściwie ocenić sytuację, właściwie ocenić siebie w różnych sytuacjach, właściwie ocenić innych w konkretnych relacjach ze mną na przykład,
Druga rzecz to samodzielne uczenie się. No i tu jest ból straszny. Osobiste moje doświadczenia według mnie z bardzo zdolnymi uczniami, nie ze specjalnej szkoły, tylko ze szkoły po prostu masowej, są takie, że po prostu, i to jest też chyba pokłosie zdalności, dzieci są oduczone samodzielnego uczenia się. I to naprawdę bardzo boli. Im więcej tych technik, które przerzucają ten ciężar, czyli aktywne metody, które przerzucają jakby tą odpowiedzialność za zadanie na ucznia, to jest wielokrotnie trzeba powtórzyć, żeby za którymś razem wyszło i zawsze to było trochę pewnie trudniejsze, albo bywa trudne, natomiast teraz przy tej zdalności rzeczywiście tutaj polecam i to, co robią tutaj inni prelegenci z tym tikowaniem, to na pewno warto próbować, ponieważ różne metody tikowe wymagają takiego oszlifowania i dopasowania do tego, żeby aktywnie pracować ze wszystkimi uczniami na lekcjach online. I to też próbuję tutaj stosować, aczkolwiek, bo też jestem trenerem w lekcji Enter Fundacji Orange i nie ukrywam, że to jest bardzo dobre doświadczenie, natomiast to nie znaczy, że jak my znamy narzędzia, to nam zawsze wyjdzie i to nie znaczy, że to się zawsze spodoba i nie zawsze uczniowie będą chcieli przejąć tą pałeczkę odpowiedzialności za zadania, które dzięki znajomości różnych metod i różnych narzędzi do TIK-u będziemy potrafili zastosować. No ale to też się otwiera na nowy tutoring naukowy, bo przy okazji możemy się czegoś nowego nauczyć, więc się uczymy. No i teraz zobaczcie tutaj, jakie tutaj bym powiedziała, że są obszary do rozwoju. Odpowiedzialność, wzorce, motywacja, zaufanie, zaufanie sobie, zaufanie nauczycielowi, zaufanie sytuacji, zaufanie szkole, zaufanie, że dam radę, zaufanie, że będzie ok. Poczucie bezpieczeństwa, niesamowicie ważne. To jest to, co mówiliśmy przy tym czytaniu. Jeżeli mam dużo złych, długotrwale utrwalonych sytuacji złych ze szkoły, to przychodzę strasznie poraniony. Ja mam zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Nie mam poczucia zaufania. Nie mam w związku z tym motywacji. No i nie biorę za to odpowiedzialności, bo to inni zrobili mi krzywdę. Czyli żeby taką sytuację już tutaj odkręcić, to ten najpierw musi być ten tutoring rozwojowy, żeby potem mógł być ten ewentualnie naukowy, czyli pracujemy już nad czymś. No i przechodzimy dalej, czyli mamy uczenie się na błędach, którego nasz system edukacji i oceniania za bardzo nie dopuszcza, bo nie mamy czasu, bo nie jest nas za dużo, bo są takie i takie wymogi. Natomiast uczenie się na błędach w tutoringu to podstawa, czyli mamy prawo popełniać błędy, ale pamiętajmy nasz slogan pani dyrektor z Ameryki, że tak to ogólnie, no i co z tego, ale co teraz? I kolejna rzecz to jest szukanie autorytetów przewodników i wyciąganie wniosków, tak? Czyli generalnie nawet to wyciąganie wniosków gdzieś tam wcześniej, natomiast autorytet to jest to nawiązanie do relacji uczeń-mistrz, mistrz-czeladnik, nie wiem, przewodnik i tutaj wszystkie metody aktywne, wszystkie metody projektowe pozwalają uczniom przejąć jakby tę odpowiedzialność. No i to też służy oczywiście rozwojowi tutoringu naukowego albo odwrotnie na tutoring naukowy, jego założenia, metody pozwalają na taką pracę z uczniami. Teraz uwaga, ostatnie kilka minut, bo ja wiem, że mam tendencję do długiego mówienia, ale już koniec, prawie. Tylko najważniejsze refleksje dla Was. To spójrzcie, ja to jest mój oczywiście mem, który niemalże do każdego tematu pasuje. Nasz system edukacji, kto tylko słucha, a nie patrzy, to wie, zna go nawet jak zamknie oczy, siedzi nauczyciel przed biurkiem, a przed nimi małpa, słoń, ptak, pingwin, rybka w akwarium, foka i pies. I dostają wszyscy to samo zadanie, czyli ten mem nam pokazuje, jak wygląda nasz system. No to teraz zadam te same pytania, z którymi startowaliśmy. To czym jest sukces w ogóle i czy szkoła to miejsce dla sukcesu? Sukcesu dla mnie. Drugie, świadomość a motywacja versus wzorce. I czy mogę zaplanować swój sukces w tym systemie? Jeśli tak, chciałabym, to co muszę zrobić, żeby móc ten sukces osiągnąć? Ja jako uczeń, ale również jako ten chętny nauczyciel, przewodnik, holistyk,
ku temu, żeby to moje podopieczne dziecię było, mogło osiągać sukcesy. W tym systemie, w którym właśnie tak wygląda relacja w szkole, o ile tak jeszcze wygląda, oczywiście zakładam, że to cały czas podlega zmianie. Ale spójrzmy na drugi też slajd, który też mam, zapożyczyłam z ostatniego występu, kiedy mówiliśmy o kluczowych kompetencjach kontra podstawa programowa. No, dzieci jakie chcą? No, dzieci chcą się bawić, dzieci chcą się cieszyć, dzieci, owszem, wszystko to ma być zabawa, to jest fantastyczne, prawda? I jakby, jak gdybyśmy zapytali ucznia, to czym jest dla ciebie sukces? No, wtedy, kiedy się cieszę, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy jest mi fajnie, kiedy mi wychodzi, to będzie jego sukces. Świadomość motywacjach, motywuje mnie to, co chcę robić. Natomiast my odpowiadamy jeszcze, no, i mają pewne wzorce. Wzorce na przykład, nie wiem, bawię się zawsze pluszakami, to jest przyjemne. Bawię się, klaszczę, śpiewam, nie wiem, biegam. Po prostu zabawa to jest to. I czy mogę zaplanować swój sukces? Jeżeli nie, to wiecie, jaka jest tendencja. Szczególnie teraz tego doświadczamy, ja doświadczam również. Jak ja nie dostanę tego, co ja chcę, bo to mnie motywuje, bo ja to lubię, to ja tak chcę, a jak ja nie mogę, to ja powiem mamie, a mama powie pani, albo powie do dyrekcji. I wtedy to jest coś, co jest pozamiatane, dlatego że nasza relacja z kolei z pozycji świadomego opiekuna, tutora, nauczyciela, pedagoga i wychowawcy, mówi nam, patrząc na to dziecko, to zobaczcie, tu jest ten slajd z 8 kompetencjami, z profilami inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, to my wiemy, że to dziecko, żeby osiągać sukces, musi w zakresie każdego mowy, liczenia, logicznego myślenia, szeregowania, zdolności matematycznych, praworęczności, leworęczności, zdolności muzycznych, obrazów, w zakresie rytmu, obrazów, muzyki i logicznego myślenia, to się ma rozwijać. Czyli niezależnie od tego, co to dziecko chciałoby robić, to jednak naszym zadaniem jest zrobić to w taki sposób i oddziaływać w taki sposób, żeby to dziecko zawsze chciało ten poziom wyżej i wchodziło na ten poziom wyżej rozwojowy czy też naukowy. Dlatego trochę wbrew trendy masowego nauczania, myślę, że tutaj to spersonalizowanie, odniesienie się do potrzeb rozwojowych dziecka również jest wyzwaniem dla takiego tutora, nauczyciela, pedagoga, czyli nie możemy iść za tym, co dziecko tylko chce. To dziecko również musi wyznaczać cele w obszarach, które my mamy za zadanie je rozwijać. I jakby tutaj rzeczywiście no, szukałabym wielu inspiracji, ponieważ ostatnim slajdem już kończąc, dziękując za uwagę, odwołuję się do mojego fantastycznego doświadczenia, kiedy zwiedzałam z osobistą córką Schönbrunn i była możliwość przebrania się również, asystowania młodej księżniczce w pałacu podczas zapoznawania się z savoir-vivrem, podczas toalety dziennej, przy stole i w innych zwiedzaniu podczas zabawy, bo ponieważ pamiętajmy, że nasze dzieci, zresztą tak samo jak kiedyś dzieci cesarskie, dzieci królewskie, dzieci szlachcianki, wszystkie dzieci miały możliwość popełniania błędów i niewiedzenia czegoś w konkretnej sytuacji. I od tego zawsze mieli kogoś takiego jak asystę do tego, żeby uczyła w konkretnej sytuacji jeszcze raz, na nowo, pokazując różne rozwiązania i właściwe, dając właściwe wzorce. I trochę to jest też taka nasza rola, czyli taki nasz dzisiejszy tutor, można powiedzieć, to jest taki ktoś, kto stoi z boku i mówi, możesz tak, możesz tak, możesz tak, masz wybór, to jest właściwe, to też może być. Ale ucz się, naucz się właściwie reagować w różnych sytuacjach. Daję ci cały wachlarz możliwości. I to jest coś takiego, co mam nadzieję przekonuje Państwa do tego, że tutoring jest potrzebny, że tutoring to właściwa metoda, że popełnianie błędów, asystowanie uczniom, wyznaczanie ich obszarów rozwoju i jednocześnie motywowanie do wyznaczania celów na bazie własnej świadomości, znajomości i chęci rozwoju, no, da nam te dzieci i tę młodzież, którą chcemy widzieć na każdym szczeblu, w szkole podstawowej, a potem w liceum, a potem na studiach wśród studentów, którzy mają kończyć magisterium, które zawsze było
świętym certyfikatem człowieka inteligentnego, wykształconego. Natomiast na to wszystko pracują wszystkie szczeble edukacji i z racji bycia holistykiem, tutorem, dzisiaj podkreślam wagę od początku, czyli od przedszkola przez 1-3, szkołę podstawową, liceum, po to, aż kiedyś ktoś zdobędzie tego magistra, czy też doktora, bo to już dzisiaj też się trochę podnosi do góry. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Bardzo miło było mi tutaj, no jednak w większości wypowiadać tych słów, ale to był taki temat mi bardzo bliski i mam nadzieję, że Was również zainspirował. Dziękuję bardzo. Ja się pojawiam, bo Monika wyjątkowo, naprawdę Monika starała się i skończyła. Nie bardzo. Tak więc dziękuję. Jeżeli mogę, Moniko, dobrze, to chciałem się, znaczy zawsze się ciebie świetnie słucha, natomiast chciałem się odnieść, zanim będę, że tak powiem, wyskoczył jak zawsze z ogłoszeniami. Nic bardziej nie mógłbym się zgodzić jak z pewnymi stwierdzeniami z tego, ale niestety dopóki my nie zmienimy takiego patrzenia na to, że nasza szkoła jest tą szkołą pruską, tak, z dawnych, dawnych lat naszych dziadów, pradziadów i dopóki niestety mądrzy ludzie będą trzymali się z daleko od polityki, czyli nasi ministrowie, czyli ludzie, którzy mogliby cokolwiek zmienić, będą omijać się stanowisko ministra z daleka, to chyba tylko oddolne inicjatywy nam pomogą, prawda? Takie, które będą próbowały z systemem, ale każdy nauczyciel, który próbował cokolwiek zmienić w swojej szkole, jak to mawiałem, często, gęsto musiał mieć twarde 4 litery, bo niekiedy się bardzo, bardzo nie dostawało. Ale oczywiście moglibyśmy tu mówić, słuchajcie, jak typowi Polacy chociażby też narzekać na naszych ministrów. Nie będziemy tego robić, bo może i lepiej, szkoda sobie psuć poniedziałek, aczkolwiek słuchaj. No ma tu swoją rolę. My się cieszmy, że możemy mieć wpływ. Ja sobie tylko zażartuję z jakże obszernej, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale z jakże obszernej wiedzy naszego pana ministra, cóż najwyżej to obejrzę, albo lepiej nie. Słuchajcie, bo dzisiaj się dowiedziałem, że każdy nazista był Niemcem. A ja myślałem, że naziści to byli między innymi też Włosi, Czechosłowacy i inni, prawda? No bo w końcu jednak to nie tylko Niemcy tutaj wojowali, tylko Austria, prawda, mieli kraje. Natomiast rzeczywiście dowiedziałem się dzisiaj. Faktem, znaczy pozdrawiam pana profesora Miszczuka z Ostrowca Świętokrzyskiego, nauczyciela od historii, który pomimo tego, że historia nie jest moją pasją, potrafił tą historię mi w liceum przekazywać i naprawdę był takim nauczycielem, którego się zapamiętuje. Natomiast rzeczywiście nowa historia pisana również przez naszego ministra Main, tak, czyli edukacji. Czegoś tam teraz coś pozmieniało, prawda? Tak więc naprawdę mnie to zaskoczyło. To tak pół żartem, pół poważnie, bo niestety trochę trzeba być poważnym. Nasze dzieci takich rzeczy będą uczone, bądź co bądź, albo może i nie, mam nadzieję. Natomiast rzeczywiście warto to zmieniać, warto pomyśleć o tym, co później po tej zdalnej edukacji, jak wrócimy, czy może, bo bardzo dużo się mówi o tym, żeby teraz nadrabiać braki, a może by jednak tak nadrobić, ale braki w relacjach, prawda, i w innych rzeczach, czyli rzeczywiście ten tutoring przeprowadzić zupełnie inaczej, a nie tutoring, a nie tresuring, jeżeli mogę tak z angielskiego, dobra? Ale oczywiście, słuchajcie, ja nie jestem aż tak doświadczony i mądry jak Monika w tych tematach, więc już przestaję. I słuchajcie, zaczynamy od tego, że nie ma nic za darmo, moi drodzy. Chciałbym, żebyście wypełnili ankietę, a jak wypełnicie ankietę, to pojawi się na końcu, po wypełnieniu i odesłaniu link do certyfikatu, za co oczywiście przepraszam. Ankieta jest Forms, a liczę na to, że Forms będą działać. Dzisiaj trochę mieliśmy odpoczynku od internetu, przynajmniej w moim mieście, bo Fiber, który, czyli główny dostawca jednego z dostawców internetu, to dostawca internetu, słuchaj Monika, tak to bywa, nie? Miał problemy i internet nie działał wielu osobom, włącznie ze mną i moim dzieckiem, tak więc ankieta działa, dzięki Renato, no właśnie, nie udało się ostatnio, bardzo cenimy wasze opinie i też przekazujemy je, te dobre przekazujemy, te niedobre to tak staramy się, to nie ma niedobrych, to oczywiście przekazujemy też naszym prelegentom. Natomiast moi drodzy, co przed nami? Przede wszystkim z Moniką spotkamy się w maju. O, jestem Monika, więc to dobrze.
Tak, z tą Moniką spotkałem się w maju. Monika, w kwietniu jest bardzo mało, tak naprawdę tylko 3 spotkania, bo wiesz, nadal mimo wszystko jest Wielkanoc, tego jeszcze nie odwołali. Natomiast słuchajcie, to ramówka wyjdzie, na kwiecień ramówka wyjdzie niebawem, na razie nie zdradzam, niech to pozostanie tajemnicą, ale słuchajcie, zaproszę Was tu i teraz na miejscu na kolejny webinar, wreszcie coś z mojej też działki pasji i słuchajcie, nowa prelegent. Jeżeli zastanawiacie się, słuchajcie, co robi bibliotekarka czy bibliotekarz w bibliotece, kiedy jest ona zamknięta przed takimi ludźmi, ale przede wszystkim biblioteka, która jest zamknięta przed dziećmi, bo tak jak do szkół, tak i do bibliotek dzieci wpuścić nie można, to opowiem Wam o tym Jolanta Miękus. A będę partnerował jej ja, gdyż jest to z moich ulubionych tematów, czyli słuchajcie, robotyka na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, na przykładzie robotów Cody Rocky. To już za tydzień. Serdecznie zapraszam, pokażę Wam pewne materiały i pewne scenariusze oraz publikacje, których razem z Jolą jesteśmy autorami i pokażę Wam, Jola, tak naprawdę, co robi zamknięty bibliotekarz w bibliotece bez kontaktu z ludźmi, prawda? Oni to nawet online'ów nie mogą prowadzić, no bo wyobrażę to sobie. Może by tak fajnie by było, na przykład, a dzisiaj zamawiam sobie u bibliotekarza sesję czytania książki online. Poproszę panią o godzinie 13, żeby na przykład pani online'owo połączyła się z moją klasą 7 i mi coś poczytała nam na przykład, tak? Na tym, tak więc Renata pisze, że bibliotekarka siedzi, wypuszcza książki. Okej, ale tu akurat mamy bibliotekę miejską, więc tam też teoretycznie książki się wypożycza. Natomiast sobie wiemy o tym, że biblioteki nie tylko to, tak, ja przepraszam Renata, ja nie doprecyzowałem, natomiast jakby wiemy, że biblioteki miejskie też pełniły masę innych funkcji, prawda, i te zajęcia były, przynajmniej na przykład kojarząc moją bibliotekę miejską, jest ich kilka filii i to jak kiedyś współpracowaliśmy między innymi robiąc zajęcia dodatkowe, to tam naprawdę dużo się działo, a teraz tak jak wiele rzeczy, niestety pozamykane. Słuchajcie, bądź co bądź, będą roboty, będzie kilka ciekawostek, będzie Scratch, pojawi się Python, warto zajrzeć i pojawią się też takie dla początkujących niezwiązane w ogóle z programowaniem rzeczy, jak na przykład roboty wykorzystać w trakcie innych edukacji, być może przydatne na online albo po prostu jak wrócimy do tych szkół. No słuchajcie, wrócimy. Obiecują, że wrócimy, bo pan minister stwierdził, że edukacja zdalna. Nie wiem, czy czytałeś, Moniko? Ja czytam nagłówki, bo później trochę mi ciężko czytać te wywody. Natomiast edukacja według pana ministra, oczywiście edukacja zdalna jest nieskuteczna, tak więc bardzo szybko chcą, żebyśmy wrócili. Tymczasem, słuchajcie, jak to, cytując jednego z moich ulubionych youtuberów, bo teraz to w ogóle też już nikt nie chce być dziennikarzem, nikt nie chce być radiowcem, wszyscy chcą być vlogerami, youtuberami i innymi. Nawet czytałem dzisiaj, że klasa dziennikarstwa, dziennikarska w jakimś liceum zmieniła się na, uwaga, klasę vlogerską. Tak więc cytując mojego ulubionego polskiego youtubera, który akurat właśnie kanał po angielsku teraz otwiera i ja się cieszę, bo muszę sobie obejrzeć w wolnej chwili jego filmik wypociny po angielsku. Słuchajcie, znośnego tygodnia Wam życzę i widzimy się w poniedziałek. Dobrego tygodnia. Nie, on, a ja go cytuję, bo on mówi znośnego. On za, ja tylko on tak tam weekend. Znośnego. Dobry to by, oby był weekend dobry. I żeby ta wiosna nam wreszcie przyszła, a nie śniegi. No i inne takie. Nie, tylko tak to potraktujmy i ta wiosna już przecież jest. Tak? Zegarki przestawiamy. Poczekaj, tak? A to już zegarki przestawiamy? Przecież, tak. Jak mi się przestawi na online w Teamsach, to ja wtedy będę wiedział. Proszę bardzo, wiosna. Kwiatuszki na koniec, wiosenne. Dzięki. Dziękujemy bardzo, ja dziękuję. Czekajcie, pojawia się certyfikat, a nie powinien się tak pojawiać, to znaczy, że ciasteczka masz nie zrobione. Jeszcze szybciutko, komu się pojawił epiurnik Belfra, to niech zostanie, nie powinien się pojawić, bo był podmieniony po prostu, bo MK zostało to samo. Tak więc, ale dobra. Sprawdzamy szybciutko. Ile to trzeba się naklikać?
Ale ty to lubisz. Ja poszedłem tak na szybko.